Przyszłam tutaj po przeczytaniu, wiadomo, ogłoszenia, zobaczyłam casting w Zachęcie, nawet mogłam mi czytać nazwiska, wiedziałam, że już może być to coś ciekawego, po prostu. Bałam się tutaj wielkiej kolejki, a ona będzie na pewno z czasem i cieszę się, że tu jestem dzisiaj właśnie, pierwszego dnia castingu. Więc nazywam się Katarzyna Kozyra i za cokolwiek bym się nie wzięła, to zrobię to bardzo dobrze, ponieważ jestem bardzo talentowaną artystką. Myślę, że Katarzyna Kozyra się przebiera za nas wszystkich. Nie tylko za pana w łaźni, tylko za nas wszystkich. Nie wiem, czy to jest fair. Chyba mi się to w ogóle nie podoba. Kozyra w każdym domu. Tak, teraz jestem Katarzyną Kozyrą. Nie wykluczam, że jestem Katarzyną Kozyrą. No to jest trochę tak, że ja byłam strasznie przerażona. No. Wyobraź sobie, że wchodzisz gdzieś, gdzie są sami faceci, nie? Znaczy, ja do Gelerta nie chodzę akurat, tylko do Rudasza, ale miałam wielką satysfakcję, że nikt mnie nie rozpoznał. Nareszcie miałam fiuta, nareszcie mogłam wszystkimi rządzić, nareszcie byłam lepsza od kobiet, nie ciekło mi coś przez tydzień w ciągu miesiąca, nie byłam rannym zwierzęciem, byłam lepsza. Rzeźbiłam, były zdjęcia, były projekty, film, no. Wszyscy wielcy ludzie kręcą film o sobie, więc ja też. Chciałabym, żeby realizacja tego filmu udała mi się. Jakieś plenery w Szwajcarii, żeby też przy okazji tam sobie pojeździć na nartach, wypić kawkę i ewentualnie coś tam jeszcze. Nie wiem, no co mam zrobić w ogóle, no nic, za wiele nie mogę. No a kto spełnia swoje wszystkie marzenia, to się chyba już, nie wiem, pora umierać, jak się skończy wszystkie swoje marzenia. Ja jeszcze tam coś bym chciała zrobić szokującego. Poza tym wydaje mi się, że nie wszystkie marzenia jeszcze swoje poznałam. One of my dreams is about to come true. I always get a new one and you know, I guess I will be you know, always have dreams to fulfill and I will always be chasing them.